czasu. Ja już nie chcę być tą postacią, która będzie. Wow, wciąż jest naszą gwiazdą. Kojarzona Marek. z Elo, nie? No to teraz będę obserwatorem tylko tych poczynań, co Elo robi w swoim życiu. Ja chcę być A tylko obserwatorem, nieważne. z Janyszem rozmawiałeś? Zostawimy Z dla kim nas gwiazdą rodziny. rozmawiałem? Janyszem. Fabrycio, oczywiście, no z kim? No nie No wiem, Marek. zobaczę, co do mnie napisał. Mogę spojrzeć na Messenger. Sabrina, uspokój się. A co Janys? Marek, nie gniewaj się, zawsze cię uważałem za dobrego kolegę, a Ela mi zawsze podobała się. Skoro już i tak nie spotykacie się, to chciałbym ją poderwać. Ela często do mnie dzwoniła i ja się przywiązałem i chyba zakochałem. Jest potwierdzenie! Jest potwierdzenie, dobra. Jadę po piwo, chyba mi się wydaje za chwilę. Ona, Ale Marek, zobacz. masz przecież numerkę, nie? O co Co? chodzi? Zazdrosny jesteś? A no właśnie, przecież ty wenmerkę masz, no tak. No, no Mam. to wszystko elegancko, no. No Marek, ja mam pytanie, bo dzisiaj Kama Live'a, jakie plany na to? ja... nie wiem, jakie screeny donieśli do Marek, mam Eli. nadzieję, że O to tak nie no, chodzi o kurde. screeny. Czy coś organizujesz względem tego, czy może niekoniecznie? Jestem ten zmęczony, chory bardzo i... Czyli nie, dobra, spoko. Nie, mi się wydawało, że za chwilę pójdę spać, ale wy teraz mnie tak nakręcacie, żebym pobudzał swoje komórki mózgowe. Dokładnie, No. Marek, oczywiście, bo my cię inspirujemy, jesteśmy twoim Przynajmniej inspiration. raz, dwa razy w tygodniu by się przydało. Nie, Marek, ale słuchaj, ty nie możesz tak tego zostawić. nie, bo to kurwa... Ja nie chcę być kojarzony, kurde, ciągle w uniwersum Eligawin. Byłem kochankiem Ale i to Marek, ty wystarczy. się nie da cofnąć. Ty jesteś po prostu, wiesz, no częścią tego uniwersum. Stworzyłeś Elę na nowo, Ela stworzyła ciebie, więc no powinieneś, wiesz, musisz zawalczyć o Elę. Chyba nie pozwolisz, żeby Janys tak po prostu, wiesz, ci ją podpierdolił sprzed nosa. Nie, ja tego oczekuję, że coś zacznie się dziać. Ona będzie to wszystko nakręcać. Oj, nie mogę się do tego doczekać. Niech ona robi coś w swoim życiu. Marek, ale ja myślę, że ty jesteś w stanie zrobić coś, co przebije Janysa i Elę, więc myślę, że jakiś filmik powinien wlecieć, zdjęcia nowe. Nie myślałeś o tym? No, ale tylko, nie wiem, wrzesień, październik trzeba przeczekać jeszcze. Marek, no to już nie, no nie, aż tak, no słuchaj, nie rób tego swoim Nie widzom. we wrześniu, nie będzie, w październiku mi się wydaje. To mimo mojej woli nie mogę szybciej tego uruchomić. Dlaczego? A co, Czyli ktoś mamy ma czekać na posiadanie jego jakieś? filmikę. Ktoś ma jakieś rzeczy? Coś? Filmy jakieś ma, Marek? Nie Październik, będę. Mareczku, co spotka nas w październiku? Jakaś premiera nowa? No, ale musicie poczekać, to ja nie. Nie będę Marek, tylko. zdradź nam rąbkę tajemnicy, czego się możemy spodziewać jako wierni widzowie. Czegoś nowego na pewno. Ela się wkurwi jak zwykle, ale i co? No, chyba że już tam nie będzie patrzeć w twoim kierunku, nawet to się nie Nie wkurwi. będzie, nie będzie. Póki ja będę się chciał wypowiadać w internecie, no to wszyscy będą ludzie do mnie przychodzili, oczekiwali na moje zeznania, na moje plany, jakie mam. Na zeznania? No, A coś czy prawie, takiego. ale Marek, zeznania w mam sprawie taka, czego? Czy ty byłeś świadkiem czegoś? może wiesz. Marek, ja myślę, ja nic nie chcę ci podpowiadać, ale gdyby wypłynął jakiś filmik z tobą i z Elką, to wtedy miałbyś szansę, że tatuś Janysa się niekoniecznie zainteresuje Elą po obejrzeniu tego arcydzieła. Wiesz, No kinematografii. właśnie, a tam Nie, tata jak. Ela niech to sama zrobi, jak ukończy może mała 18 lat. To Ej, może wszystko wypuścić. ale bez kitu, Może Sabrinka, ale wszystko bez wypuścić na kitu. mój temat. I chuj mnie to Ale obchodzi. Sabrinka, bez kitu, bo przecież zobacz, jak Janys jeszcze pokazał te różne zdjęcia Eli, co ona w No negliżu właśnie. jest, no to pewnie ojciec tam za. No, to ja się nie dziwię, że No. ojciec jest napalony. No, może być. Wiesz, Ela nie jest doruchana tak do końca. Ona potrzebuje jeszcze dużo więcej. Potrzebuje No to dużo. teraz będziemy akcję na dwa baty z Janesem i jego tatą. Wpisała ostatnio Ela, nie, że wykończyła mnie tym seksem, kurwa. I to Na mnie zmianę. wkurwiło mnie to. I to wszyscy ludzie musieli to kopiować na wszystkie Discordy i ten cytować między sobą, oceniać i śmieszkować się z tego powodu, kurwa. No ale ile Ty nie można chcesz chłopa. powiedzieć, że nie podołałeś? No i ile można chłopa wyciągnąć, kurwa, dziennie? Nic nie robię, wypierdolę jestem.
Ja. Na tych ona jest taka kurwa głupia, że ona mi się do takiej rzeczy. Dobra. Mimo tego dostałem informację, że jestem blokowany oczywiście dzisiaj w piątek przed live'em na wszystkich mediach społecznościowych u niej. Argumentem było to, że nic nie odpisywałem. Oczywiście, że nic nie odpisywałem. Zgadza się. Nie robię wam. Ej, Marek, pochwal się. Ile razy rzędu zostałeś już zablokowany? To chyba raz w tygodniu przed live'em się tak dzieje, nie? A kurwa. No to Marek, czy będą jakieś słodkie donaty dla Eli? Nie wiem, nie zrobię. Jak nie mam typu... Ja myślę, że w ciągu dnia to i można 6 razy nawet. Wiem, że można. No i co? Za dużo, kurwa. I my musieliśmy wychodzić czasami. Gdzie wychodzić? Na plażę. A po co? Żeby się, kurwa, trochę opalić. A ja się opaliłem, Elka się nie opaliła. Czemu ona taka blada, ty? No, widzieliście w łóżku, nie? Końcówka 15 dnia Eli. No, widzieliśmy. Ja zjarany, do dzisiaj jestem. Chciałbym ten... A 15 dzień to który to będzie dzień? Nie wiem, to mój ile, pierwszy... Ile ty tam byłeś? Pierwszy tydzień to będzie chyba, czy nie? Gdzie? 15 dni? Marek. To jest, kurwa, 2 tygodnie. Ale to teraz będzie koniec? Koniec mojego pobytu? Chyba tak, nie? No tak, no Marku, a powiedz mi jedną istotną rzecz. Jakie laski ci się podobają? Takie opalone, takie, nie wiem, zjarane, czarne, białe? Młodsze i chudsze, no i co? No dobrze, ale jakaś narodowość może ci przypadła do gustu, czy tylko takie, które podchodzą pod jeden standardowy schemat? Nie, no to Polki. Może. Polki. Ukrainki też mogą być, ale dobra, żartuję. Nie? No, coś jeszcze może? Nie, tak nie ma żadnych takich predyspozycji moich seksów. A co ty myślisz sobie? Nie? No, mógłbyś jeszcze oblukać jakieś inne narodowości. No, Gęgę, to się do księżniczki podobają. Ja cię muszę naprawdę bardzo postarać, bo mi się nigdzie nie chce jeździć. Na życzenie... No, ale ty nie musisz jeździć, masz internet. Na życzenie, jeśli ktoś mnie zaprosi gdzieś, to mi się nie chce, kurwa, czasami. No to, kurwa, przyjedź tutaj za pas. Kiedy będziesz jechał do Anglii? Do Eli nie będę jechać, do Eli. No, nie, ale... do Anglii, Mareczku, do Nowej Gerw. A do Anglii, no to musimy to ustalić wszystko. No muszę paszport... Jesteś na tapetce, tak? Wolałbym paszport mieć ze sobą, kurwa. No Marepku, ja ci powiem, że ty zaniedbujesz nasz swoich widzów strasznie. Siedzisz tylko tam na tym albańskim ukrytym serwerze i wiesz, a my tutaj czekamy na ciebie. Ale Wencia ma swoich kolegów. Ona tak naprawdę mną nie jest zainteresowana, tylko chce mnie zaprosić tam, żeby tam mieszkał i pracował i sobie zarobił. A to nie ma tam tak naprawdę takiej jakiejś skrajnej... Nie będzie, bo ona jest... Ale... Będzie. Na seksie to ja była ci, tylko... Ja ci powiem, Marek, że z Wenmerkę to pewnie tak ze 3 razy więcej będzie jak z tą Zelką. No to kurwa, ja nie dam rady, wiesz. No jak 3 razy? To ja wolałbym coś innego zrobić niż wkładać, kurwa. A co? Chyba językiem poprawić. Ale po czy przed spustem? Przed, kurwa. Kurwa, co ty myślisz? Klaw kurwa, ale świństwo jak chuj. Jakie tam świństwa? Dziewczyny lubią. One będą ci mówić, że łe, jakieś świństwa, weź, ohydny jesteś, ale będzie siedzieć i słuchać. Jak ohydne, to idź sobie, a nie siedzisz i słuchasz. Kurwa, ja to muszę... jakieś osoby namierzyć. No tutaj ludzie sobie niki zmieniają perfidnie w kurwie. Ja nie zmieniam, zobacz. No ja i bardzo dobrze. Autentyczny. No dobra, ale po co chcesz jeszcze szukać? Jaki to ma sens? Jestem prawdziwy. No, najprawdziwszy. To też mam pytanie. Jak ludzie rozumieją to, że jak kogoś odbanuje, to od razu oni wiedzą, że jest ta osoba odbanowana. Bo czyli próbując każdego dnia, o każdej porze, żeby wejść na mój serwer.
mi się wydaje. Może nie, ale po pewnym czasie może w końcu wejść w dom, albo dostaną cynk od kogoś. Tak sobie patrzę na tych ludzi, którzy tutaj są obecni. Dobra, nie powiedziałem niczego złego w stosunku do mojej obecnej sympatii, mojego tego kotka, którego odwiedzę i będę się tarzał, tarzał się w łóżku przytulając. A ona będzie mi dmuchać do łóżka. Zobacz, co tam wiesz, jaka jest opcja? No nie, że masz takiego kotka, masz takiego ziomka na adminie, kurwa, jak Rafatus. Siedzi skurwysyn jebany, kurwa, wczoraj, najebany skurwysyn, no nie? No wiesz, ale... on do mnie pierdoli, kurwa, głupoty, że ja to tam od, kurwa, jakiegoś tam sierpnia, kurwa, rok temu, ja nic nie piłem. A siedzi skurwysyn jebany wczoraj, kurwa, najebany i pierdoli mi takie farmazony. No to człowieku... No tak, kurde, ty go zweryfikowałeś, że on był najebany, dlatego... No ale no, ja jakie farmazony? No ja go zweryfikowałem, bo kurwa, bo ja słyszałem, kurwa, to on pierdoli tego putno, nie? Ale jakie? Jak wcześniej, kurwa, gadał z nami na mikrofonie, kurwa, między mną, nie wiem, bo u nas trzy osoby, no nie? Bo ja byłem, on i Hamlet... Gadaliśmy sobie w trzech na mikrofonie i wiesz, i on taki był taki, o, i to było takie w ogóle podawanie się, kurwa, za, wiesz, mi nie obchodzą, kurwa, znajomości na internecie, wiesz, kurwa, jego to nie obchodzi w ogóle i tak dalej, no nie, a Maciuś, kurwa, napierdala, kurwa, Hamlet, że on to ma tam 200 hektarów do sprzedania i 9 kurwa sprzedał. I on i tak się wkurwił, no nie, bo no bo kurwa on, wiesz, on ja go tak po swojej robił, no nie, że o co ty pierdolisz, kurwa. Ej, halo, kurwa, wiesz, moja matka sprzedała 9 hektarów, kurwa, mam w chuj pieniędzy, no nie. A on siedzi i tak mówi, a ty jesteś chuj nie bez biznesmen, kurwa, wiesz. Ty siedzisz, kurwa, tam za ścianą, kurwa, i robisz, i walisz chuja, no nie. Dobra, bardzo urzekająca była ta twoja historia. No dobra. Teraz poprosimy kolejną osobę do mikrofonu. I Maruś, ale ty nie... A co ty chcesz teraz pierdolić? Ale ty się nie zdajesz sprawy, kurwa. Jak te chłopy, kurwa, robią z bekę z ciebie, nie? Tak samo jak i Zeli. Ja ogólnie. Ja to nie wiem, o co chodzi. Farmazony gada. Mam być tak szczery, to wiesz, to o chuja mi to latasz, no nie, Marek, ty, sary, serio, no nie, koło chuja mi latasz, bo mnie nie interesują tacy ludzie, no nie, jak jakaś Ela, czy ty, Marek, nie obchodzi mnie to, no nie. No, dobra. Wiesz, no zareklamuję swój nowy serwer gdzieś tam na obcym serwerze. Nie chcę żadnego reklamować serwera, człowieku. Ja tu przyszedłem, kurwa, i gadam sobie z normalnymi, fajnymi ludźmi. Tylko chodzi mi o to, że, kurwa, dlaczego ty jesteś taki głupi, kurwa, i dlaczego ty się tak... Ja jestem głupi? Ja nie jestem głupi, ja doświadczam dopiero życia, którego nie miałem. Ja, takie prowokacje ja robię, tyle rzeczy pokazuję i obserwuję wasze reakcje. I to mnie jara naprawdę. Bo ja nigdy nie miałem doświadczenia w ogóle z ludźmi. To jest zajebiste. Nieważne, że tracę na tym wizerunkowo, czy jakoś tam... Kurwa! Nie rozumiesz tego, że gadaliśmy kiedyś, kurwa, na mikrofonie i fajnie przyznawałeś mi rację. Co innego. Znam ci mordę, kurwa, nie wpierdalaj się, bo ja teraz mówię do Marka. O. Teraz tak. I Marek, kurwa, siedzisz, kurwa, człowieku. Dobra, odjebałeś manianę, no nie? Siedzisz, kurwa, z jakąś Elką, tak. A czemu ty to, kurwa, tak, nie wiem, kreujesz na ten sposób, kurwa, że jak ja jestem niezajebisty, no nie? Brzmisz jak Paweł z Anglii, z którym rozmawiałem.
Wiesz, jak mija oświecony Repatus. Ale ty to zamknij mordę, kurwa, tam. Dobra, nie chcę żadnych wywodów, nie chcę instrukcji, jak mam żyć. Chodź mi o to, że ja ci mówię, jak chcesz żyć, no nie? Mówię, że ty sam możesz mówić, jak ty to chcesz, no nie? Tylko chodzi mi o to, że kurwa, weź się kurwa zastanów, chłopie, nie? Ty jesteś normalny chłopak. No, ale to mi nie szkodzi. Nie szkodzi w normalnym funkcjonowaniu w życiu, że ludzie z sąsiedztwa czy z pracy nie niszczą mnie w ten sposób, że coś takiego na mnie wypłynęło. Nikt mnie nie niszczy z tego powodu. Kurwa, idę spać. Nie jadę nawet do sklepu, chyba mi się wydaje. Nie chcę się angażować teraz. Jak ty bez piwka, kurwa, nie wytrzymasz, Marek. No pewnie, że nie wytrzymam, nie wiem. Lepku. Co, Sabliciu? Na jaki admina ustawisz? Nie ustawiam, bo to za chwilę ma być nowy serwer teraz. Ten już będzie ale może... Ustaw mi. Ale ty nie możesz być adminciem. No, Ela się wkurwi, dawaj. Nie ma to, że Ela się wkurwi. Tak samo jak Uwu mógłbym dać admina i zrobić Ela wkurwi. Dawaj mi admina. To już nie są te czasy, żeby ona... Daj mi admina i ja będę porządek trzymać. To jest właśnie... Taki związek toksyczny, że ona chce być we wszystkim... Będziemy ładnie porządku, daj nam. Tak, a ja będę z tego powodu cierpiał, także... Nie będziesz cierpiał. Nie obchodzi mnie to, co ty masz tam do powiedzenia. Ja chcę normalnych ludzi, a nie kontrowersyjnych jakichś. A co, ja nie jestem normalny, Marek? Jesteś, ale po co mi takich wywrotowców, kurwa? Słuchaj, razem oglądamy Stadionera. Pogódźmy się. Marek, jeżeli nie chcesz wywrotowców, to dlaczego mówiłeś parę dni wcześniej, że jesteś tylko po to, aby siedzieć chaos? No wiesz, kiedyś trzeba zamknąć gębę, nie powtarzać tego po raz setny. Absolutnie nie. To, co się wydarzyło w stosunku do mnie, no to już... Okay, no żeby tego nie nadużywać, no przecież to jest dziecinne przecież. To... Dobrze, więc reasumując, dlaczego powstaje ten nowy serwer, o którym mówiłeś? Po co tak właściwie? Skoro będzie na nim to samo, co jest na tym. Będzie, ale będziemy mieli pewność, że tam już nie ma żadnych tych robaków jakichś wjebane, nie? A jak zostanie to zweryfikowane? W jaki sposób? A dlatego ty to teraz chcesz ode mnie uzyskać taką informację? Nie, bo mnie ciekawi, bo opcje masz w sumie trzy, aby to zrobić. Bo co? Bo może ty masz lepszą wiedzę ode mnie, od innych osób? Może by chciała pomóc? Nie, ja nie jestem na tworzeniu Discorda, ale wiem, że masz trzy opcje do zrobienia tego. Bardzo mnie ciekawi, jak to zrobisz tak właściwie. Albo z kim? Dobra. Lista osób administracujących się chyba nie zmieni. Rafał też mi się wydaje, że będzie. No nie wiem, czy nawet właściciela mam na tym nowym serwerze, ale mnie to nie obchodzi. Dobrze, jakbym nie miał, bo po co mają mnie wszyscy ludzie zgłaszać, żebym potem stracił tą możliwość. Dobra, ale w jaki sposób będzie ta weryfikacja tych robaków, o których mówiłeś? Jak to będzie wyglądać? Czy nie można linków wysyłać, czy jak? Nie, my chociażby teraz i na tym serwerze, to my mamy taką zabawę, że bawimy się w to, że 10 osób z rzędu się zbanuje i która się pierwsza osoba odezwie, że ma pretensje do tego albo na Messengerze, albo na priv, nie? Wiesz, na Messenger. Jeszcze nie odczytujesz privów. Ja ci muszę powiedzieć, zabawa nie ma sensu. Fajna zabawa. No, bardzo fajna zabawa. Ja to wiesz co? Ja to bym na przykład podniósł poprzeczkę. Ale ja i gęgę znamy lepszą. Zbanował setkę. Naraz. Chodzi o to. Nikt nie będzie tutaj rządził. Dawaj mi admina, nie pierdol, kurwa, mać Marek. Dobrze wiesz, że ja tu się zajmę wszystkim porządnie. Nie wiem, bo nie chciałeś się zobaczyć ze mną na plaży. Popieram kandydaturę Kalafiora. Marek. Po pierwsze, tak, nie mogliśmy od taką, bo to też nie było w planach, a po drugie, my też za długo nie byliśmy tam. My zaraz do Krakowa pojechaliśmy. Gdzie indziej pojechaliśmy? To nie jest wymówka. Dobra,
okazję zobaczyć mnie i Elę jednocześnie. Ale, ale ja widziałem, nawet obok ciebie hamburgera jadłem. No i co? Ale okazja zobaczyć teraz dwie osoby. Możecie nam zrobić zdjęcie, ale niekoniecznie, że my wam. To byście mieli pamiątkę taką do końca życia, chyba naprawdę już. Widzisz, zmarnowałeś szansę, Kalafior. Jak mogłeś. Oj, tak. No, mogliśmy mieć pamiątkę do końca życia. No. No, no, no. No, no. A po co, kurwa, Iskariota nakleja naklejki na samochód? Nie? Też, żeby zaistnieć w tym świecie. Nie, żeby zaistnieć, tylko my strasznie lubimy Elę. No i od każdego tam dostała nalepkę na samochód. I prezent dostała od każdego z nas, więc... No, ładny był. No, no wiesz, a poza tym te nalepki też nie, jakoś nie szpeciły, tylko to taki element dekoracji można uznać. Tak, niech Ela zacznie się golić chociażby. Gdzie? No to Marek dostała ode mnie maszynkę, prawda? Widziałeś, jaka ładna? I napisałam, Sabinka cię kocha. No, widziałem to, widziałem napis. Ale kurwa, to jest obrzydliwe, kurwa, mieć włosy w miejscach. No właśnie, Marek, więc ty też się powinieneś zacząć golić. Tak, robię to, ale na czas wyjazdu, kurwa, nie? Ale i tak zawsze mam krótkie, kurwa, i pochuj tu mam. No my już widzieliśmy, jakie krótkie. Bo mnie kurwia czasami to, że mając takie długie, kurwa, ale... Nie wiem, jak ci starsze pokolenia mogli tak w ten sposób żyć. Normalnie, no. Tu jedziesz dalej. Łapiesz za kieszeń, to kurwa wiesz w sobie włosy, kurwa, nie? A elegancko, ja tam lubię. Jo, pudła, kurwa. Szarpę. Ty, no kiedyś kobiety lubiły takie poduszeczki, nie? O ja pierdolę. No, a iść tak do porodu albo do ginekologa, kurwa, z takim... obrosłym, śmierdzącym piździskiem, kurwa, obrzydliwe. Obrzydliwe, to się trzeba myć. No pewnie, ale kto tak robi, kurwa, bo żadna głupia kobieta z PRL-u tak nie robiła pewnie. No, na pracy, na pewno tak nie robiła. No, to chciałbym się rozłączyć, bo mi się ten temat zepsuł. Lecz po browarka i wracaj. Tak, jadę po browarka, chciałbym wam teraz powiedzieć, tak, bo mi się rozmowa... Ja po kilka, co się będziesz pieścić. No bo fajnie się rozmowa rozwinęła. Pewnie, że tak. No. No, zawsze no, się fajnie gada, no jak jest o czym, nie? No akurat dzięki tobie to na pewno. Dzięki. No. O, już poszedł Mareczek. Ja sam to jeszcze serwer matka, to co wkleić na ogólny? Oliver Farrell! Oj, ale wiecie co? Żałosne. Mieliście szansę spotkać takie wielkie gwiazdy i z nich zmarłeś. No, żałosne. Wiecie no, co? No, żal. Mogliście, no. Skończone, jak mogliście. I to nie robić. Tylko samą Elkę z Markiem. Ale woleliśmy być najpierw. Polskie, jak mogliście. Gustu nie macie. Naprawdę, no. No. Jak mogliście to zrobić, żałosny test. Nie wiem, bo chcę na waszym miejscu, nie, żeby coś... Dupie zrobię lepsze! A co to Marek kolejny zrobi? Agi, wycisz się, bo dzieci słuchać. Wycisz dzieci. Tego. Marek kolejny serwer sobie zrobił? Proszę, zawału prawie dostałam. Nie, pierdolę. No kurwa, idę, a tu nagle z komuś z bramy pies wybiega i to totalnie mi pod nogi. No przywitać cię chciał. Ale to tyle stracić, nie zobaczyliśmy Eli i Marka. No. Mieliście taką okazję, taka druga okazja już się nie powtórzy. Hamburgera. Już nie będzie spotkań. Ale przynajmniej hamburgera opierdoliłem. Love story się już skończyło. Ja nas zawsze możemy Elę w Krakowie spotkać. No. No ale nie Elę z Markiem. To jest różnica.
Po co spotykać jedną wielką gwiazdę, jak można spotkać dwie? Nie ma motorów. Dajcie koniec. Nie amatorów. Dokładnie. Dokładnie. Moglibyśmy się zapytać, czemu PayPal nie działa. Ciekawe tak to na żywo. To jeszcze okazja, jak wróci z piwem. Ciekawe tak na żywo zapytać Elkę, czemu PayPal nie działa. Aż takują hejterze, tyle widzowie. Ej, bo słyszałam, że PayPal nie działa. Czemu PayPal nie działa? No. Ciekawe, czy już zaczęła spłacać tą karę, czy jeszcze nie? Nie mam pojęcia, tylko dziwne, że... Elka dojebała, że jesteś hejterem i bojówkarzem lewicowym. Hejterzy, no. Podłe hieny, wredne małpy. Dokładnie. A widzieliście, że arabska królowa już planuje ślub ze swoim Habibi? Tak, widziałam. Koniecznie. Miłość to jednak piękna rzecz. Pamiętaj, dobra wiza nie jest zła. Cześć, Cyfrany, coś tam witajcie w kolejnym odcinku. Pokemon Go. Witek. Gram. Nie Witek, tylko Diltek. Dobra, ta i da, będę jak Mareczek przyjdzie. Pa, pa. No. Wiadomo, was ciekawego misiaki, kociaki.